Tutaj mniej więcej na tym targowisku sprzedaje 300 osób. Dla większości tutaj sprzedających jest to jedyne źródło utrzymania i po prostu praca i chleb dla całej rodziny. Tutaj na przykład na tym targowisku robią zakupy ludzie z całego Lublina. Przyjeżdżają na zakupy ze wszystkich tutaj pobliskich osiedli. Nazywam się Wiśniewska Maria. Pani tutaj często bywa? Często. Ja już od lat przyjeżdżam. Owoce kupuję, owoce, mleko, lepsze w sklepie. No, że wędlina jest tańsza tutaj, ponieważ mam blisko emeryturę, niecałe 800 zł. A te ceny tutaj rozumiem, że są? Tak. Atrakcyjne są. Sąsiedzi moi przyjeżdżają często tu. Nawet pracują i zarabiają więcej. Jest owoc, na przykład i warzywa są pierwszej jakości i ludzie widzą, jaki towar dostają i co mają w siatki pakowane. Ceny są po prostu dużymi literami wypisane. Ja tu sprzedaję około 15 lat, odkąd powstało to targowisko. Mnóstwo ludzi straci miejsca pracy, straci chleb dla swoich rodzin i to idzie po prostu do sytuacji patowych, że ludzie nie dość, że są, czekają w kolejkach do opieki społecznej, to jeszcze te kolejki się zwiększą. Dużo osób kupujących straci po pierwsze dobrej jakości towar, najtańszy targ w Lublinie. Ja już długo sprzedaję, to już ponad 20 lat. Bo ja mam 600 zł emerytury, co to jest, ale na leki wydaję 200 zł miesięcznie.